Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Freak, a to kolejny odcinek kapitalnego grania w Alan Wake. Więc zaczynajmy, tutaj doszliśmy w ostatnim odcinku takiej dziwnej kopalni srebra. Może użyjmy tego przełącznika, zobaczmy co się stanie. Okej, wow, wysoko zaawansowana technologia. Mostek się obraca. Nie, to my go kontrolujemy, dobra, spoko. O, i fajnie. Teraz możemy sobie mniej lub bardziej spokojnie przejść na drugą stronę. Damy radę tu włączyć światło? Nie damy. Trudno bywa. Dobra, wchodzimy na górę. Ciekawe, kiedy na nas te mroczne pomioty złam roku wyskoczą i tak dalej. Aha, i teraz jedziemy w górę, rozumiem. To faktycznie może być problem teraz. Damy radę skoczyć, czy nie damy? No najwyżej zginiemy, trudno. A, wow! Ale tu głęboko. Tak, rozumiemy cię. A może jakoś tak? No nieistotne, zaraz sprawdzimy zresztą. Dobra, szybciutko skaczemy znowu tutaj. Biegiem, Alan, biegiem. Wspinamy się. I teraz będziemy musieli tam na drugą stronę się przedostać. Tylko jak to zrobić tak, żeby było dobrze? Albo... Kto powiedział, że koniecznie aż tam musimy iść? Kiedy możemy na przykład iść tutaj? Zajrzyjmy teraz. Aha, może coś ciekawego tu będzie. Nic ciekawego nie ma. Włączmy znowu naszą zabawkę. Chyba powinno być dobrze. A nie, bo to z tej... Aha. No, to teraz będzie dobrze. Szybko wspinamy się, musimy iść ratować Alice. Szybciej, Alan, szybciej! I teraz ostrożnie, tak żeby nie spaść. No pięknie. Kurde, ja się źle czuję w tej lokacji. Lasy z mgłą jeszcze mogę jakoś przełknąć, bo tam jest otwarta przestrzeń. Teoretycznie możesz spierdalać ile chcesz. Wow. Ale tu zamknięta kopalnia, ciemno, wszędzie nic nie widzę poza czubkiem własnej latarki. Okej, okay, czego ty ode mnie oczekujesz teraz, dziwna maszyna? Aha, pewnie czegoś w tym stylu. No dobra, spróbujemy. Okej, okay, Alan, wspinaj się, hopie. I zaraz skończy się zagadka i zacznie się mordor, rozpierdol, atak mrocznych sił nieczystych. Ja to po prostu czuję. Boże, jak ja nie lubię zamkniętych lokacji. Nie mam klaustrofobii ani z tych rzeczy, ale po prostu w tego typu grach czuję się niepewnie. Kiedy mam zamkniętą przestrzeń, mam ograniczone pole ucieczki ewentualnej. Bo jak kopiemy... Wow, prawie jak Chuck Norris. No prawie jak Chuck Norris. Może jesteśmy chociaż na zewnątrz, o tyle dobrze. Nie jest tak ciemno, tak mrocznie. Teraz idziemy na samusieńką górę. Aha. Race. Dobrze, podnieśmy race, przydadzą się. Upewnijmy się tylko, że mamy je. I teraz tak. Obejdźmy to najpierw naokoło. Nie wiem, z początku myślałem, że tu jest jakieś ten... stoisko drewna, które ktoś zaraz tutaj kopnie jakąś dźwignię, to się otworzy i nam nie zwali. Ale wygląda na to, że to jest ten szczyt, punkt widokowy, do którego mieliśmy się dostać. No nic, zaraz się przekonamy, jak to wygląda. Okej, okay, kolejna strona manuskryptu. Przeczytajmy, co to jest. Thor uderza siostrę Sinclair. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson laughed and held the steel hammer above his head.
Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench." Masakra jakaś. With all his might on Sinclair's head. We're on a comeback tour, baby. Okej, dobra. Tak czy inaczej, ktoś będzie miał mocno zepsuty dzień. Że ja nie jestem już na punkcie widokowym, czy tam jest punkt widokowy? Oj, ale żem spadł. Dobrze, jak teraz ja mam tam iść? Mapa wskazuje mi... Aha, czyli nie na górę, tylko na dół powinienem był iść. No trudno, myślałem, że punkt widokowy to coś bardziej na górę, ale no dobra, pomyliłem się. O, wyjście z tej kopalni durnej. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie podoba mi się... Kruki, kruki. Dobra. Zajęliśmy się nimi. Wstrętne ptaszyska. Okej, okay, i co my tutaj mamy? Dobra, uruchomimy to. Ruchomny. O kurde, muszę... Język mi się znowu połączy, masakra jakaś. Rakietnica. Aha. Ja cię, Alan, rozumiem. Też mi się to nie podoba. Znowu zacznie się coś zawalać i spadniemy gdzieś, nie wiadomo gdzie. Na pewno ptaki zaraz zaatakują. Kurde, nie muszę być projektantem gry, żeby wiedzieć takie rzeczy. Wow! Tego się nie spodziewałem. Skąd one lecą? Wow. Nie, 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 nie. Masakra. Przeładujmy. To jest jakiś... Won ode mnie. Wow. Ja wiedziałem, że to tak się skończy. Gdzie jest ta mroczna siła? Nie widzę jej. Alan, co nie? Ja wiedziałem, że to tak się skończy. Wow. O, ale odwaliło mnie. Nie mówcie, że zginąłem. Dajcie spokój. Okej, nie wiem co zrobiłem innego w stosunku do tego co było przed chwilą, ale widocznie wystarczyło. Wow! Okej, widzę, że ostro zaczynają panowie pogrywać. No ale dobra. Kurde, co tu się... Ja tam mam iść, tak? Wow. Shit. Dokładnie! Samym tego lepiej nie ujął. Okej, tam jakąś skrzynkę widziałem. Chodźmy po nią. Czym się przewidziało? Nie, dobrze jest. Co my tu mamy? Baterie. Boże, myślałem, że to jakiś potwór, a to krzak. No to nieźle. Ale ważne, że dotarliśmy tam, gdzie mieliśmy. Jakby nie patrzeć. Dobrze, chodźmy tutaj, zobaczmy, jak to wyglądać będzie. Chodźcie, potworki, chodźcie. Alan czeka. No chodźcie tutaj. Skorzystam z okazji, zmienię broń. Oj, szykuje się niezła rozwałka. Boże, znowu myślałem, że to potwór to jakieś liście. Ła!
Dobra, spokojnie. Jeszcze tutaj powinni gdzieś być. Dobra, chodźmy przed siebie, prędzej czy później nas zaatakują. Ja pierdolę, po prostu. Dobra, widzę cię. Widzę was też. Dobra, mam cię na celowniczku. No pięknie. I to ja rozumiem. Dobra, kolejny punkt. Amo, amo, bateria, amo. Zajebiście. Na razie jakoś bez tej rakietnicy sobie radzę. Punkt widokowy jest... No mam nadzieję, że nie tam. Chociaż znając moje szczęście... I teraz szybko, bo ten most na bank się zawali. On się na pewno zawali. Widzicie jak te liny już? Aha, i cutscenka. Chyba żartujecie. Ja z tego z mostu schodzę. Możecie mnie w cztery litery pocałować. To wy do mnie chodźcie. No. Czy nikt nas od czterech liter strony nie będzie podchodził? Chyba nie. Bum. Dobra, chyba sobie poradziliśmy. Z tym zagrożeniem całym. I dobrze. Teraz szybko, zanim ten most się zawali. Stoi! Aż się normalnie zdziwiłem. Może gdzieś tutaj widziałem termos. A, jest i kawunia, jest i kawunia. Dobra. I teraz tak. Gdzie mi tutaj mapa pokazuje, gdzie iść? W tą stronę. Proszę cię bardzo. Punkt widokowy. Gdzie jest ten punkt widokowy? Aha. Byłoby za łatwo. Oho, manuskrypt widzę. Zobaczmy, co tu ciekawego nam znajdziemy. There'd been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn. But there was no sign of them. Mhm. Czyli raczej na chwilę obecną nic, że tak powiem, przydatnego dla nas. No trudno bywa. Dobrze, chodźmy dalej. Może w końcu uda nam się tego porywacza spotkać i wydusić od niego coś, bo na pewno wie więcej niż my w tej sprawie. Właściwie mam wrażenie, że wszyscy zainteresowani wiedzą więcej niż my. Okej, i gdzie ja mam teraz tu iść? Aha, w taki sposób. No dobra. A ja myślałem, że skopa walnie. No trudno. O, teraz za to będzie Chuck Norris style. Ho, ale aż kurz poszedł. Wow. Nie. Nie po prostu, no nie. Ja tu mówię, że nie cierpię otwartych przestrzeni. Co gra mi tutaj daje? Cholerny dom. Nie no, masakra jakaś. Tu nie ma drzwi, nie zamurowane. I nie mówcie, że jeszcze od piwnicy mam wchodzić. O Boże, o Boże. Co to jest? It's I miss you. Did you write this? Tom. I curse you, Thomas Zane. Thomas Zane, aha, ten nasz poprzednik. Wow. Ktoś tu miał nie po kolei w głowie. Słyszeliście to? Tam coś jest. Kurde.
Gdzieś tutaj się czają, ja to czuję. Blisko ścian, blisko ścian. Okej, racę. Podnoś się, Alan. Okej. Dobra, widać trochę niebo. O tym dobrze, że chociaż tyle. Fuck, fuck. Raca. Okej, spokojnie. Wow! Wow. W takim momencie dajcie spokój. Okej, won. Raca. Dobra, spokojnie. Kolejna raca, szybko. Dobra, jeszcze jeden został. Wow! Spokojnie. Wow. No to była ciężka przeprawa. Dobra, pozbierajmy tu amunicję, której wcześniej nie mogłem podnieść. Race, których też wcześniej nie mogłem podnieść. Tylko jak można mieć za dużo ekwipunków w tej grze? On się bardzo szybko marnuje w niektórych momentach. Najpierw weźmy pierwszą broń, ją przeładujmy. Okej, teraz strzelbę ją też przeładujmy. Jump piękny, zacny. I teraz schodzimy. Jeszcze nawet nie dotarliśmy na miejsce, no. Co nas tutaj czeka? Co zło wrogiego? O, światło. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Łódka, aha, czyli idziemy do łódki. Zajebista perspektywa. Kolejna strona manuskryptu. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. A, czyli wylądujemy w szpitalu. Okej, fajnie wiedzieć, że mamy jakokolwiek wpływ na to, co się będzie działo. Chociaż nie, tutaj może troszeczkę przesadzam, to jest bardzo fajny motyw akurat. Nie tędy droga. Tak, to ja! Hej, jestem tutaj! Jestem! Oho, szykuje się na jakaś większa rozpierducha. Dobrze, kochani, myślę, że na dzisiaj byłoby to na tyle. Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie, a na kolejny odcinek Alana Wake'a zapraszam Was na mój kanał już za tydzień. Na razie!